Cześć. Cześć, Łukasz. Witaj w Krakowie. Witam cię serdecznie. Jasiek, spotkaliśmy się tutaj, bo bardzo chciałbym z tobą porozmawiać na temat celów i marzeń. Jesteś jedną z gwiazd występujących na Giganci Życia i mam nadzieję, że dzisiaj, podczas dzisiejszej tej rozmowy, odkryjesz mi trochę swojego prywatnego świata, tego, którego nie znają media. No i poznamy odpowiedź na pytanie, jak Jasiek Mela sięga po nowe szczyty, a wiem, że jest ich wiele w twoim życiu. No jasne, słuchaj, zrobię co w mojej mocy. To co, zapraszam na rundkę po Krakowie. Świetnie. Niezwykle, że człowiek, który tak naprawdę udowodnił światu, że można wiele bez względu na to, czy mamy jakieś ograniczenia w życiu fizyczne, niefizyczne, innego rodzaju, czy nie, swoją historię, w swoim życiu pokazałeś, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. I tak się zastanawiam, co się napędza w życiu, co daje ci power i siłę do tego, żeby realizować swoje cele. No ja staram się cały czas coś kolejnego robić z bardzo różnych przyczyn. Po pierwsze, lubię takie uczucie, może to brzmi dziwnie, ale takiego czasem sponiewierania się fizycznego, takiego przekraczania swoich możliwości, ale lubię przekraczać siebie, bo życie to jest moim zdaniem mieszanka lekkich i ciężkich rzeczy, dobrych i trudnych, ale możemy sobie w życiu trochę dobrać amplitudę. Albo sobie żyjemy w miarę na powierzchni, jest bezpiecznie, albo żyjemy po prostu w takiej dużej rozpiętości. Raz jesteśmy na górze, a raz na dole. Ja zdecydowanie tę rozpiętość mam bardzo, bardzo szeroką. Na przykład przy takich wyprawach, kiedy gdzieś tam łażę, kiedy marznę, kiedy jest mi ciężko, to wiele razy się zastanawiam, co ja w ogóle robię w tym miejscu. Ale jak udało się dotrzeć na metę, poleciały mi łzy i pomyślałem sobie, wow. Ja bardzo lubię po każdych zawodach, lubię wrócić do normalności po każdej wyprawie. Nie wiem, pierwsza noc w moim łóżku, pierwszy posiłek. To są, wiesz, to są takie skarby. Pamiętam, jak wróciliśmy z wyprawy na biegun północny i jakaś dziennikarka mnie zapytała, o czym teraz marzę. Ja nie zrozumiałem, bo ona chyba pytała coś takiego wzniosłego, typu, nie wiem, kolejna wyprawa, rodzina, jakiś kolejny sukces czy coś. A ja mówię, wie pani co, kawałek pizzy mogłaby być zimna i puszkę coli. To w ogóle po prostu moje marzenie w tym momencie. No i po prostu pójść się gdzieś tam kimnąć na kanapie. I naprawdę, i te rzeczy wtedy dają ci ogromną radość. Ale tylko wtedy, kiedy się doświadcza kontrastu. A ja jak na co dzień spotykam jeszcze osoby, które mnie inspirują do działania, czyli i ludzi, którzy działają cały czas aktywnie, robią bardzo wiele i myślę sobie, wow, to właściwie ja się w życiu opierdzielam, patrząc na nich. To, co powiedziałeś o tej amplitudzie życia, to jest prawdziwe. Często schodzimy do doliny po to, żeby wyjść na jeszcze większy szczyt i ty swoim życiem to udowadniasz. Powiedz mi, jak sobie pracujesz ze strachem, bo strach to jest taka przyczyna, która paraliżuje 90% ludzi. Tak, tak, zdecydowanie, na pewno bardzo często tak jest i to wcale nie jest tak, że ja się nie boję, bo uważam, że ludzie, którzy się nie boją niczego, są po prostu głupi. Strach jest taką rzeczą, której gdybym nie czuł, to już dawno bym gdzieś tam zginął w górach czy przy jakiejś innej wyprawie. Taką rzeczą, która nas chroni przed takimi ewidentnymi niebezpieczeństwami, tylko strach często potrafi nas paraliżować, jak powiedziałeś, unieruchamiać, ale potrafi też nas czasami mobilizować. Wcześniej, zanim tutaj siedliśmy, zaczęliśmy tę oficjalną rozmowę, powiedziałeś, że udało mi się w życiu jakby wiele rzeczy zrobić mimo trudności, mimo niepełnosprawności. Ja bym powiedział, że udało mi się je zrobić dzięki tym trudnościom. To one tak naprawdę mnie w jakiś sposób zmobilizowały. To słabości, to trudności zmusiły mnie do tego, żeby zacząć walczyć o swoje życie. Bardzo możliwe, że gdybym w wypadku nie stracił ręki i nogi, to na pewno nie robiłbym teraz tego, co robię. Czasem jest tak, że trzeba sięgnąć dna, żeby się od niego odbić i zacząć iść w dobrym kierunku. Że trzeba czasem dostać mocno po gębie, żeby się ogarnąć. I ja w którymś momencie faktycznie tak stwierdziłem, tak się zastanowiłem, pomyślałem sobie, co ja kurde w ogóle robię ze swoim życiem? Gdzie ja jestem, nie? Najpierw musiałem sobie po wypadku odpowiedzieć na pytanie, czy chcę żyć. Stwierdziłem, że tak, chcę walczyć o swoje życie. No to się nasuwa drugie oczywiste pytanie, okej, to o jakie życie ja chcę walczyć? Mi się wydaje, że bardzo często robimy tak, że odrzucamy od siebie odpowiedzialność za to, czego nie robimy. Wciskamy sobie trochę taki kit, że
no zrobiłbym coś tam, no ale przecież, nie, gdybym się urodził w innym kraju, a nie w tej beznadziejnej Polsce. Wszyscy moi znajomi to oni mają lepiej w ogóle, gdybym był bogatszy, gdybym był wyższy, gdybym był szczuplejszy, nie? A trzeba sobie uświadomić taką trudną rzecz. Stary, to, że nie robisz tego, co chciałbyś się robić w życiu, to nie jest wina całego świata, to nie jest wina Pana Boga, to nie jest wina tych wszystkich ludzi tutaj na krakowskim rynku, tylko to jest twoja wina. Ale to też znaczy, że tylko ty możesz to zmienić, że masz w swoich rękach potężne narzędzie, ale my go często nie wykorzystujemy, bardzo często właśnie z powodu strachu. Mam wrażenie, że twoje życie to jest taka droga poszukiwacza przygód, który ciągle pragnie wrażeń i tej pełni życia. Większość ludzi funkcjonuje niestety jeszcze w krainie, co by było gdyby. I my poprzez ten kongres, przez naszą wspólną pracę, bo i ty i ja występujemy też na tej scenie, będziemy chcieli zaprosić ludzi do tej krainy, w której wszystko jest możliwe, ale zanim ruszysz podróż, damy ci plecak wyposażony w najlepsze możliwe narzędzia i doświadczenie ludzi, którzy rzeczywiście przeżyli to, o czym mówią. To był zaszczyt i cudowna okazja do porozmawiania. Dziękuję, że znalazłeś czas. No i co? Widzimy się na Gigantach Życia. Widzimy się, jasne, jak najbardziej. Ja jestem pewien, że każdy człowiek, który chce działać, który potrzebuje właśnie tych narzędzi, o których mówisz, na pewno je tam znajdzie. No i mam nadzieję, że wzajemnie się po prostu będziemy inspirować taką energią. Z pewnością tak.